Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale. Dziś mam zaszczyt gościć współpracownika Stowarzyszenia Nigdy Więcej, Łukasza Jakubowskiego. Witam Ciebie serdecznie, Łukaszu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię. Rozmawiamy dzisiaj o skrajnej prawicy, o zjawisku, które obserwujemy już od dawna. I no, znana jest moja historia, Twoja historia jest taka, że też śledzisz te środowiska w ramach właśnie Stowarzyszenia Nigdy Więcej. I na pewno przyglądałeś się ostatnim wyborom, wynikowi tych wyborów, gdzie dosyć wysokie notowania zanotowała właśnie Konfederacja, czyli partia, jakkolwiek byśmy jej nie nazwali, to można powiedzieć skrajnie prawicowa, chyba tutaj się zgadzamy. Powiedz, jak przyjąłeś te wyniki, jak oceniasz no jednak sporą popularność Konfederacji wśród polskiego społeczeństwa, zwłaszcza wśród młodych ludzi? No tak, tutaj jeśli chodzi o Konfederację, no to tak, wiesz, w sumie z mojej strony, no tak byłem i zdziwiony, i nie zdziwiony, tak, no bo już od pewnego czasu, no jednak było widać, że Konfederacja tutaj zdobywa coraz większą popularność, no tutaj do Sejmu może, wiesz, to nie były jakieś duże procenty, bo to też duża frekwencja na to wpłynęła, no ale tutaj no niestety problem jest to, że wybory do Europarlamentu, no nie cieszą się taką popularnością, no i przy niskiej frekwencji, no niestety takim skrajnym partiom zawsze się uda więcej tych procentów zdobyć, no i tutaj Konfederacja na tym tylko zyskała, że po prostu mniejsza ilość ludzi poszła do wyborów. No i niestety pewne zdziwienie było dla mnie to, że może tak wiele właśnie młodych ludzi, bo ile, no wiedziałem, że duży procent na pewno ludzi zagłosuje, bo też nie oszukujmy się, od pewnego czasu szczególnie Ruch Narodowy zyskiwał popularność, prawda, na tych protestach rolników, tak, no jeździli tutaj z Ruchu Narodowego, wspierali rolników, tak, pokazywali się tutaj jako obrońcy tutaj tych rolników, przedstawiali, wiesz, tę sytuację z Ukrainą jako tam niekorzystną wybitnie dla rolników, przedstawiając tylko oczywiście to z jednej strony, a nie wgłębiając się w ten problem, więc było wiadomo, że w pewnym momencie jednak ta popularność będzie się zwiększała, no i też na pewno tutaj, wiesz, w pewnym sensie pozbycie się, brzydko mówiąc, Janusza Korwin-Mikke, tak, tutaj ze struktur Nowej Nadziei, no to spowodowało, że na pewno Nowa Nadzieja zyskała jakoś taką popularność, no bo udaje teraz taką poważniejszą partię, powiedzmy, oczywiście w cudzysłów, a wśród młodzieży mi się wydaje, dlatego zyskuje, że wiesz, no tutaj młodzież jest teraz taka rozchwiana w tym sensie, że wiesz, potrzebuje jakichś autorytetów, poszukuje swojej tożsamości, wiesz, w tym świecie takiego, wiesz, poszukiwania wartości w takim świecie, który rzeczywiście, no, w pewnym sensie jest chaotyczny, tak, mamy też wojnę w Ukrainie, mamy tutaj dużo, dużo problemów związanych, czy to z rynkiem mieszkaniowym, czy wiesz, też jakaś niepewność o jutro i też kryzysy migracyjne, kryzysy klimatyczne, to powoduje, że rzeczywiście oni szukają jakiegoś mocnego wsparcia, no i tutaj jeśli chodzi o Konfederację, no to rzeczywiście oni wciągnęli tą młodzież, tak, przedstawiając też proste rozwiązania, tak, na dzisiejsze problemy, wskazują po prostu innych i to się pewnie podoba w pewnym sensie, tak. No właśnie, proste rozwiązania na złożone problemy, do tego ta postmodernistyczna rzeczywistość kryzysowa, w której, jak powiedziałeś, młodzież często szuka tożsamości, często do młodzieży no, dochodzi taka wyrazistość, dociera taka wyrazistość, nie zawsze wiadomo jesteśmy, czy to młodzi, czy starsi, bo też nie chcemy tutaj jakby postponować młodzieży, bo i starsi ludzie też głosują na Konfederację. Nie, no tak, oczywiście. I tutaj powiedziałeś o tym autorytecie. Dla wielu wyborców, dla około 113 tysięcy wyborców, takim autorytetem, przynajmniej jeśli chodzi o skreślenie tutaj na liście wyborczej o głos, stał się Grzegorz Braun, osoba, no co by nie mówić o Konfederacji, która, tak jak powiedziałeś, ona próbuje się w takie piórka trochę łagodności, trochę takiej centrowości ubrać, to Grzegorz Braun no, jest radykałem z krwi i kości. Wiemy, jakich ekscesów się dopuszczał, jeszcze pewnie wielu ekscesów się dopuści właśnie w Europarlamencie, aż strach pomyśleć, ale jak diagnozujesz tutaj jego wynik? Czy byłeś zaskoczony tym, że Grzegorz Braun pokona na przykład Konrada Berkowicza w Krakowie, który no, jest takim korwinistą, tak wiadomo, też człowiek, który od dawna jest w tym środowisku, też ma na pewno radykalne poglądy, ale na tle Brauna pewnie wypada trochę bladziej, powiedzmy, jeśli chodzi o ten radykalizm. Tym niemniej jednak z drugiego miejsca Grzegorz Braun dostał silny mandat i będzie reprezentował Polskę. No niestety, tak trzeba powiedzieć, część wyborców polskich
w Europarlamencie przez najbliższe 5 lat. Czy to Ciebie zaskoczyło, jak oceniasz tę właśnie sytuację? Tak, powiem szczerze, to bardzo mnie zaskoczyło, bo jeśli o taki wynik Grzegorza Brauna no się nie spodziewałem. Wiesz, bardziej tutaj rzeczywiście myślałem, gra pewnie była taka, że Nowa Nadzieja, która teraz udaje taką partię programową, taką dojrzałą, tak, i z takim mocnym przekazem gospodarki, tak, liberalnej gospodarki, tak, wolnego rynku, czy od zera też do milionera, tak, wystarczy chcieć i każdy będzie bogaty, no to też to trafia do młodych ludzi i rzeczywiście będę zdziwiony, bo teoretycznie Berkowicz mógł mieć też społeczność właśnie wśród tego młodego elektoratu, tak, no bo jest tak, młody to jest przedstawiciel nowego, młodego pokolenia, umie obsługiwać dobrze, wiesz, internet, jeśli chodzi o takie przekazy jak memy, tak, no, filmiki, no rzeczywiście wydawać by się mogło, że bardziej tutaj uderzy to do młodzieży, a jednak w pewnym sensie by to przebiegło Brown, no też oczywiście Brown ma pewnie jakiś twardy elektorat, nie szukamy się tutaj, on jest autorytetem też w wielu takich kręgach bardzo skrajnie prawicowych, bardzo takich twardych, patriotycznych grup, tak, czy nacjonalistycznych, więc rzeczywiście tutaj on ma jakiś już, myślę, taki elektorat twardy, pewny, który zawsze będzie na niego głosował, co by się nie działo. No jesteśmy, wiesz, w stowarzyszeniu Nigdy Więcej, no jesteśmy zdziwieni, no bo nie tak dawno przecież mieliśmy sytuację w grudniu, kiedy zgasił te świece, tak, w czasie święta Chanuka, tak. I przy okazji tam jeszcze potraktował tą biedną kobietę gaśnicą. No i pisaliśmy też o tym raport, nie tylko Chanuka, bo pisaliśmy o wielu wybrykach Grzegorza Brauna, między innymi też o zakłóceniu tych wykładów akademickich, to oczywiście była to krytyka akademicka i nawet jeśli mu się nie podobały te spostrzeżenia, jakieś tam poglądy, no to przecież to jest krytyka akademicka, gdzie się po prostu wysłuchuje różnych stron naukowców. No tak, a nie bierze się mikrofon, rozwala głośnik i robi jedną wielką zadymę, tak jak to właśnie zrobił Grzegorz Braun, prawda? Dokładnie, no i tam przecież uszkodził mienie tego ośrodka, tak, ale tak przecież mienie jeszcze dziennikarzy, osób, które tam nagrywały, więc no też osoby postronne miał uszkodzony sprzęt, więc tam poszkodowanych jest więcej też osób, które też pewnie tam nie prowadziły tych wykładów. No i wcześniej jeszcze oczywiście tą choinkę, która miała bombki LGBT, bombki Unii Europejskiej w sądzie, po prostu wziął tą choinkę, zabrał i wyrzucił do kosza i no, nie był przez nikogo, nikt mu nie przeszkadzał, że tak powiem, tak, no bo też, no nie oszukujmy się, też Brown roztacza taką aurę autorytetu, ale takiego mocnego w tym sensie, że nikt mu nie może przeszkodzić, on jest posłem, ma immunitet, rzuca jakimiś takimi hasłami, rzeczywiście jak ktoś jest, nie, no trudno też, żeby ludzie tacy po stronie byli obeznani jakoś w prawie i tak dalej, no rzeczywiście on rzuca jakimiś różnymi hasłami, że no ludzie nie wiedzą, jak mają zareagować, tak, czy te interwencje poselskie, tak naprawdę wiele jest tych nagrań, gdzie po prostu Grzegorz Braun wchodzi i terroryzuje, tak, czy to zwykłych urzędników, czy jakichś tam pracowników, jest ta sytuacja jeszcze z byłym ministrem zdrowia, z Łukaszem Szumowskim, gdzie tam też wparował i posądził go, że jest pod wpływem alkoholu, więc no, wyczynów tutaj Brauna jest dużo i to rzeczywiście można się dziwić, że taka osoba się dostała, no ale też myślę, że może to też działać to, że o ile, wiesz, Berkowicz, no to jest taka postać, wiadomo, z tej Nowej Nadziei, uderzają do tego liberalnego elektoratu, jest młody, ale z drugiej strony Brown dostarcza taką aurę, że on coś robi, tak? W sensie takim, że oczywiście robi nie to, co powinien, bo przecież nie jest znany z tego, że nie wiem, usprawnił coś w systemie państwowym, czy zrobił coś dla obywateli, tylko no, po prostu jest znany z jakichś happeningów, powiedzmy, w cudzysłów. Tak, tak, ale właśnie być może tutaj, Łukaszu, ta bezkarność też Grzegorza Brauna wchodzi w grę, bo jeżeli on jest bezkarny, to też no, ludzie widząc właśnie tę bezkarność, ci, którzy go popierają, jeszcze bardziej są zdolni go poprzeć. No i pytanie, czy będzie też tak bezkarny w Parlamencie Europejskim, bo tam być może nie będą się patyczkować i kary, które ewentualnie otrzyma za ewentualne ekscesy, będą jeszcze bardziej dotkliwe. Ale czy nie uważasz, tak jak już rozmawiamy o Braunie, że no, tutaj być może państwo polskie powinno działać sprawniej i tego rodzaju ekscesy, których jest bardzo dużo, no tutaj wymieniłeś je, w jakiejś mierze, że to państwo polskie powinno no, karać, tak? Tutaj nie powinno być takiej bezkarności, bo to rzeczywiście czasem dziwnie wygląda. Tak, no tutaj ogólnie wydaje mi się, że w takiej sytuacji
Bo wiadomo, ktoś może powiedzieć, że wiesz, domniemanie niewinności i tak dalej, chociaż tu mamy czarno na białym jego przewinienia. No i więc w takiej sytuacji, no według mnie, poseł powinien być zawieszony w wykonywaniu swojego zawodu po prostu, dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona. Jeśli będzie wyrok, no to już wiadomo, jaka jest sytuacja. No bo też jest jego wyczyny ostatnie, czy cały czas są żywe, tak? A on w Sejmie jest, działa teraz, będzie świeżo upieczonym europosłem. No myślę, że w Parlamencie Europejskim, no takie przewinienia będą i cokolwiek bym nie zrobił, no to myślę, że to tak łatwo nie przejdzie, ponieważ też w Unii Europejskiej stawia się bardzo duży nacisk na likwidację mowy nienawiści, walki w ogóle z mową nienawiści, z antysemityzmem, a przecież, no nie szukamy się, poseł Grzybał jest znany ze swoich antysemickich wyskoków, więc no nie sądzę, żeby mu pozwolono na takie działanie, więc myślę, że tutaj może się skończyć jakimś karem pieniężnymi albo gorszymi konsekwencjami. No i po prostu, tylko tak, problem jest taki, że widzisz, no będą to konsekwencje. Wiadomo, że w Europarlamencie też nic nie działa, też mała liczba posłów z Konfederacji na szczęście, no to wiadomo, że tutaj bardziej będą pewnie uderzać w takie tony działań właśnie jakiś zadym, czy jakieś nacjonalistyczne hasła, że oni tutaj przyjdą niszczyć Unię Europejską i w ogóle ratować Polskę przed katastrofami, ale też ja myślę, że Grzegorzowi Braunowi to, tak jak zresztą też wielokrotnie rozmawiam z różnymi osobami, jemu już nawet nie chodzi o karierę polityczną, czy robienie coś w Sejmie dobrego, tak, żeby, nie wiem, starać się prawo poprawić, cokolwiek, tak, tylko po prostu on wie, że mu się opłaca robienie takich zadym, robienie burzy wokół siebie, no bo tutaj to bardziej jego elektorat napędza, tak, i czy głosują na niego, no bo widzą, że on, wiesz, zgasi te świece hanukowe, czyli też oczywiście to są wyznawcy tych wszystkich teorii spiskowych, tak, o tym, że światem rządzą Żydzi, tak, i oni tutaj, że tak powiem, rozkładają wszystko. Tak, a tu Braun, jedyny sprawiedliwy, ma odwagę wreszcie coś z tym zrobić, chociaż no, jeżeli nawet by przyjąć, że te teorie spiskowe byłyby prawdą, no to tak naprawdę i tak niewiele zrobił, bo zwykły eksces, ale też i te teorie, które on wygłaszał przy okazji tego ekscesu o jakimś talmudyzmie, satanizmie, no zupełnie, zupełnie niemerytoryczne, bo zdaje się, że on chyba talmudu w ogóle na oczy nie widział, a komentuje te rzeczy w sposób absolutnie skandaliczny. I no jednak to jest w jakiejś mierze negatywne wydarzenie. Chciałbym Ciebie zapytać, czy uważasz, że Braun i no ludzie pokroju Brauna, ta Konfederacja, oczywiście abstrahując od pewnych takich tarć wewnętrznych, czy według Ciebie tego rodzaju poglądy będą w Polsce w obecnych warunkach no po prostu zyskiwać na popularności, czy jednak no, ludzie zobaczą, również młodzi, że no, ta Konfederacja, że ten Braun to jednak jest nie ta droga, którą powinno się pójść, którą Polska powinna pójść. Tak, na pewno jeśli chodzi o taki, wiesz, twardszy elektorat, bo też odwołuje się oczywiście do tych starszych pokoleń, które mimo wszystko jeszcze tam no, żyją jakimiś tymi, wiesz, tymi różnymi teoriami spiskowymi, czy to, co teraz Braun też powtarzał, tej żydokomunie tak zwane, tak, czy to jest taki stały punkt skrajnej prawicy. Więc myślę, że jakiś tam stały elektorat będzie miał, które takie hasła mocno nacjonalistyczne, takie, wiesz, nawet odwołania mocno do religii, czy nawet do jakiejś tam historii przedwojennych myśli nacjonalistycznych, no, będzie się to podobało, tak, ale bardziej no tutaj skłaniam się, żeby taką opieką tych młodych ludzi po prostu rzeczywiście, no bo najbardziej radykalni są mimo wszystko młodzi ludzie, no bo jeszcze poszukują swojej tożsamości, tak, poszukują jakichś wartości, no, swojego miejsca na świecie i wyrabiają sobie poglądy. No tutaj jak patrzyłem te statystyki właśnie tego late poll, to było, że rzeczywiście tam 18-29 to było on właśnie dużo głosujących na Konfederację, no ale jak był na przykład ten przedział 30-39, to już było więcej na Koalicję Obywatelską, tak, więc w pewnym sensie no też w pewnym wieku też człowiek dojrzewa, tak? No, widzi też więcej, że nie jest tylko świat czarno-biały, tak jak tutaj skrajna prawica go rysuje, no bo to są proste rozwiązania, tak jak mówiliśmy, czyli wiesz, no, wskazywanie winnych po prostu, jeśli tych winnych się pozbędziemy, to będzie nam się żyło lepiej, no i proste rozwiązanie. No, niestety życie jest pełne różnych odcieni szarości, no i to w pewnym wieku też człowiek się o tym dowiaduje, ale też my stawiamy na to w stowarzyszeniu, nigdy więcej, żeby mimo wszystko
edukować, tak, pokazywać młodzieży, jak wygląda prawda, no i po prostu pokazywać im też, że radykalizacja też prowadzi do jakichś skrajnych zachowań, tak, i skrajnych postaw, no i też trzeba też ich bronić przed tą radykalizacją, też pokazywać to, że radykalizacja to też nie tylko przyjęcie tych skrajnych poglądów czy prowadzenie do przemocy, no ale to też jest jakieś granie z prawem, tak, czy dołączanie właśnie do jakichś skrajnych organizacji, które też działają poza prawem, no i też trzeba pokazywać, że to są jakieś konsekwencje dla młodzieży, tak. I my też o tym na przestrzeni tylu lat o tym piszemy i też czy na tej księdze pokazujemy, tak? No właśnie, tutaj chcę zapytać też o obraz taki w Europie, dlatego że w niektórych krajach ugrupowania skrajnie prawicowe, jak we Francji czy w Niemczech, zdobyły znaczne poparcie. Nie dramatyzowałbym pod takim względem, że jak zobaczymy arytmetykę, powiedzmy, w Parlamencie Europejskim, to tam nadal frakcje liberalne mają większość, mają sporą przewagę, aczkolwiek no, pewne wychylenie takiego wahadła politycznego może być zauważalne. Czy według Ciebie można powiedzieć, że Europa skręca radykalnie w prawo, czy jak w ogóle diagnozujesz to zjawisko i wyniki w kontekście nie tylko Polski, ale również całej Europy, bo 27 państw Unii Europejskiej przecież głosowało. Tak, no tutaj generalnie na tą chwilę jeszcze bym nie mówił, że jest jakaś taka naprawdę zła sytuacja, tak, bo mimo wszystko jednak większość mają tutaj rzeczywiście partie liberalne, jakieś centrowe, tak, które rzeczywiście są prodemokratyczne. Więc jeszcze póki co nie ma takiej sytuacji, żeby rzeczywiście w jakiś sposób skrajna prawica mogła przejąć rzeczywiście jakąś tą całą władzę w Europie i spróbować zmienić ten nasz obraz w Europie na swoją korzyść, ale no musimy po prostu otoczyć taką, myślę, opieką, spojrzeć na to, na te partie skrajnie prawicowe, żebyśmy też nie zasnęli tego momentu, nie przystali na tym momencie. Bo tak jak to było też przed II wojną światową, tak, też w pewnym sensie, czy to w Niemczech, tak, tutaj z tego co wiem, ugrupowanie Hitlera, no też nie miało jakiejś tam większości, tylko powoli zyskowała popularność i rzeczywiście... Często było bagatelizowane, że mówiono, to są jakieś pajaceria, jakieś śmieszne, radykalne ugrupowanie, które nie ma szans tutaj zdobyć większości w cywilizowanym kraju, jakim są Niemcy. Wiemy, jak historia się potoczyła, więc rozumiem, że też jakby to hasło, tak, Stowarzyszenia Nigdy Więcej, czyli te słowa Nigdy Więcej, też się odnoszą do tego, żebyśmy wyciągali lekcje z historii i uczyli się na błędach. Tak, no to dokładnie nam przyświecała się taka idea, żeby nie dopuścić do tego, co było wcześniej. No oczywiście musimy patrzeć i obserwować i oczywiście się prowadzić i też tutaj działania edukacyjne, też działania w całej Unii Europejskiej, żeby rzeczywiście nie tego momentu nie przegapić. No i myślę, te starać się przyglądać tym partiom, które rzeczywiście chcą zaburzyć tą demokrację, no bo rzeczywiście często też jest tak, że ludziom też kojarzy się skrajna prawica w jakiejś tam dużej części z jakimiś organizacjami takimi neonazistowskimi. Oczywiście neonazistowskie, neofaszystowskie to też jest skrajna prawica, ale skrajna prawica to przede wszystkim są też partie, które są antydemokratyczne, które chcą zburzyć jakiś ład, tak, i zburzyć w ogóle demokrację i postawić na pewno jakiś system polityczny, który nie będzie demokracją, więc będzie w dużej mierze autorytarny i będzie próbował na pewno do likwidacji jakichś grup, które im przeszkadzają, tak, czy to mniejszości etniczne, czy ze względu na przykład na przekonania religijne, czy mniejszości seksualne. No niestety tutaj musimy być na to uczuleni, edukować młodzież, no i działać w Unii Europejskiej, żeby nie przespać tego momentu. No teraz no niestety no, te partie się dostały, te osoby się dostały, ale też myślę, że w pewnym sensie może trzeba też do tego podchodzić w sensie ostrzeć, że jeśli będą jakieś wyskoki, to takich ludzi, tak, bo wiadomo, no dużo ludzi weszło tutaj, czy to właśnie z Francji, czy z innych tych ugrupowań, czy jeszcze mamy AfD. Nie wiadomo też, co te osoby będą wyczyniać w parlamencie. No myślę, że tu nie powinno być taryfy ulgowej, tak. Wiadomo, że będą próbowali to wszystko odwrócić na swoją korzyść, mówić, że tutaj jest zaburzona jakaś wolność słowa, tak, że zamykamy usta im,
że tutaj w ich mniemaniu, w tych teoriach spiskowych wygrywa jakiś rząd, jakaś lewicowość, tak, w sensie, która rządzi całym światem i tak dalej, no ale to musimy po prostu wyciągać konsekwencje i się im przyglądać, no bo tak mówię, no, żeby nie przespać tego momentu, rzeczywiście, że ta radykalizacja pójdzie w złą stronę. I też warto zauważyć, że niestety ten chaos, o którym mówiliśmy, który też wspomniałeś, że tutaj rzeczywiście dużo się teraz dzieje na świecie i dużo tych rzeczy, których no, młody człowiek, który wkracza w dorosłość, może nie rozumieć, tak? No bo też nie ma tego światopoglądu jakiegoś, nie jest jakiś tam dojrzały. No wiadomo, no, to nie jest jakiś przytyk, no, to jest normalna rzecz, tak? Że ktoś to czysto doświadczenie rzeczy nawet zdobywa z biegiem lat. I też oni dużo rzeczy nie rozumieją, pewnych postaw i tak dalej, no niestety zyskują na tym, a też jest taka sytuacja, że Unia Europejska czy Europa też sobie nie radzi tą sytuacją, jeśli chodzi o ten kryzys migracyjny. Tu niestety cały czas jest taka narracja i to, no, której skrajna prawica wygrywa, że wini się tych ludzi, tak, tych ludzi, którzy uciekają właśnie z powodu jakichś wojen, z powodu tego, że po prostu są katastrofy klimatyczne, tak? I, no i wiadomo, no, chcą też po prostu żyć gdzieś, gdzie jest spokojnie, tak? No, mają prawo żyć w lepszych warunkach, no i wini się tych ludzi, a na przykład nie wini się, czy to jakichś właśnie organizacji przestępczych, czy tego, że pewne kryzysy też wynikają z jakichś wcześniejszych działań. Czy chociażby, Łukaszu, tak, czy chociażby te reżimy totalitarne, jak Rosja, jak autorytarna Białoruś, która, to zwłaszcza Białoruś tutaj w ramach pewnej wojny hybrydowej, wykorzystuje tych ludzi, którzy szukają lepszego życia i no, wiadomo, jaka jest później sytuacja, która niestety, jak powiedziałeś, jest korzystna dla takich ugrupowań, które w populistyczny sposób to przedstawiają. I no właśnie, ja chciałbym jeszcze Ciebie zapytać o to, jak właściwie zdefiniować skrajną prawicę? To wiem, że jest szeroki temat, ale tak pobieżnie, jak mógłbyś powiedzieć, bo no też tutaj są takie proputinowskie często ciągoty, czy u Grzegorza Brauna, czy nawet AfD, tak, kilka afer wręcz było tam szpiegowskich. Jest, no, myślę, że jest tutaj oczywistością, że tym reżimom wrogim demokracji, wrogim liberalizmowi, wrogim naszemu po prostu światu, zależy na tym, żeby skrajności podsycać, żeby destabilizować przestrzeń publiczną. Ale właśnie jak to definiujesz? Bo no nawet Elon Musk ostatnio, nie wiem czy widziałeś, opublikował na X-ie taką grafikę, że no skrajną prawicę się nazywa teraz wszystko i przez to określenie już jest nieaktualne. Sama skrajna prawica też nie określa się jako skrajna prawica, tylko właśnie mówi, że my jesteśmy normalni, a to tamci są jacyś skrajni lewicowi, lewaccy i tak dalej, i tak dalej. Więc czy da się wytyczyć jakąś granicę pomiędzy na przykład, nie wiem, centroprawicowością, a skrajną prawicowością i po prostu opisać te poglądy, które są toksyczne, które są destrukcyjne, które są nienawistne, które są po prostu no, niewłaściwe i, tak jak powiedziałem, destrukcyjne? Znaczy tak, no myślę, że wiesz, przede wszystkim w dzisiejszych czasach skrajna prawica, no to będą te wszystkie też ugrupowania, które w pewien sposób dążą do likwidacji demokracji i głoszą jakieś populistyczne hasła i atakują przede wszystkim mniejszości, tak, i atakują ten ład liberalny. I jeśli chodzi właśnie o skrajną prawicę, to ona zawsze atakuje też te mniejszości, osoby słabsze, tak, czy to będą społeczność LGBTQ+, czy to będą imigranci, uchodźcy, czy tak, czy nawet jakieś stowarzyszenia, organizacje lewicowe, tak, i też wykorzystują oczywiście narzędzia, które no, nie są mile widziane w jakimś tutaj demokratycznym świecie, tak, czy to właśnie jakieś narzędzia takie jak, wiesz, te troll konta w internecie, czy po prostu używanie mowy nienawiści, tak, czyli tutaj atakowanie wszystkich tych mniejszości po to, żeby je dyskredytować i atakują te mniejszości, które mają cechy, które wynikają po prostu, jakby nie są to cechy, to są cechy po prostu uniewinnione, tak, czy atakują z powodu koloru skóry, poglądów religijnych, czy po prostu tożsamości płciowej, tak? Więc tutaj to są te narzędzia, które oni wykorzystują. Oczywiście wiadomo, że będą takie głosy, tak jak mówiłeś, tak? Że tutaj każda partia prawicowa to się atakuje, że jest skrajnie prawicowa, no bo to oczywiście jest pogląd tych osób, które są w tych skrajnie prawicy, ale problem polega, myślę, też na tym, że tak naprawdę zobacz, czy w Polsce
W Polsce myślę, jest tak, na przykładzie Polski, bo to najlepiej będzie powiedzieć, wiesz, nie ma tak naprawdę partii takiej prawicowej, patriotycznej, która rzeczywiście działa w tym obszarze demokratycznym, tak, i nie przekracza jakiejś tej granicy. Niestety, i myślę, że to też wynika z tego, że Konfederacja się tutaj dobrze czuje, bo się rozpychało łokciami. Nie ma tak naprawdę partii prawicowej. Nie ma też w ogóle, myślę, że ostatnie te lata spowodowały też, że w ogóle, jak nie wiem, czy się ze mną zgodzić, to zatarło się w ogóle pojęcie patriotyzmu, tak? Bo teraz to się mówi, albo jest silny nacjonalizm, czy skrajna prawica, lub jeśli oczywiście się ktoś nie zgadza, ma poglądy liberalne, no to jest wyzywany już od tego lewaka, tak? Który, wiesz, tutaj chce zniszczyć te wartości chrześcijańskie czy katolickie. Właśnie tutaj przecież powiedzmy, że żeby być patriotą polskim, to nie trzeba mieć skrajnie prawicowych poglądów. Przede wszystkim patriotyzm to nie nacjonalizm. Nacjonalizm jest ideologią właściwie skompromitowaną i to już po I wojnie światowej. I tutaj nawiązywanie do tego, jak niestety często widzę, że osoby, które na przykład wspierają te wschodnie reżimy, niedemokratyczne, totalitarne czy autorytarne, to mają właśnie flagi polskie na swoich profilach, używają często, sam Brown przecież bardzo często mówi o tym, że on reprezentuje tutaj poglądy właśnie polskie, propolskie, że reszta to zdrajcy, bardzo, bardzo łatwo mu przychodzi używać różnych epitetów właśnie typu zdrajca, typu jakieś tam polskojęzyczny i tak dalej, chociaż tak patrząc, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę interesy Polski, no to na pewno tutaj wzbudzanie nacjonalistycznych, skrajnych nastrojów, również prorosyjskich, proputinowskich, no to nie jest w interesie Polski, więc ja nie rozumiem, dlaczego ci, którzy mają poglądy właśnie takie patriotyczne, popierają to, chociaż no w jakiejś mierze jestem w stanie zrozumieć, bo sam pewną drogę przeszedłem i tutaj też chcę zaapelować do młodych ludzi zwłaszcza, nie warto naprawdę iść w te skrajności, w skrajną prawicę, nic dobrego z tego nie wynika, tylko zamęt w głowie, zamęt intelektualny, zamęt moralny. Lepiej się z tego wydostać, lepiej po prostu pójść drogą. Ja nie mówię, żeby tutaj, powiedzmy, komuś poglądy ustawiać, bo każdy ma swój światopogląd, ale naprawdę w takie skrajności, w teorie spiskowe, w nienawiść nie ma sensu iść. I chciałbym tak właśnie zaapelować tutaj, skorzystać, że rozmawiamy, bo no, skrajna prawica nie jest niczym dobrym. Chyba tutaj, Łukaszu, się zgodzimy. Tak, dokładnie. Tutaj jeśli chodzi o skrajną prawicę, no to nigdy nie jest to dobra droga. Bo ja się kończę z pełnym też takim, wieś, wewnętrznym zniszczeniem człowieka, no bo te poglądy, ta nienawiść, tak, bo w sumie skrajnej prawicy prędzej czy później musisz czuć nienawiść do innych ludzi ze względu na to, że oni są za mało nacjonalistyczni albo są za mało Polakami i tak dalej, więc to jest coś, co rzeczywiście te skrajne poglądy niszczą człowieka i też już abstrahując nawet tutaj od Konfederacji Białona, ale z wielu organizacji w Polsce skrajnie prawicowych, no, które też wymuszają pewne poglądy, pewne zachowania od młodych ludzi. No i też ci młodzi ludzie muszą wiedzieć, że też jak się będą wciągnięci w tą radykalizację, to będą też działania, które są poza jakimś prawem, no i to będą konsekwencje też dla nich, więc rzeczywiście ten apel jest bardzo dobry, też go popieram, żeby rzeczywiście ci młodzi ludzie nie wchodzili w te środowiska i też zobaczyli, że tak naprawdę mimo tego, że Grzegorz Biał mówi, że działa dla Polski, działa dla Polaków, przecież on wielokrotnie podkreśla to, że on to działa dla Polski, tak, on to robi dla Polski, nie dla siebie. On jeszcze mało tego, przecież nieraz jak dostawał karę tutaj w Sejmie, no to mówi, że jego karają za tą dobrą działalność, tak, za tego interwencję poselskiej, że w ogóle tutaj on jest przez system gnębiony, tak. No ale to wiadomo, no, zawsze ktoś, kto robi dużo szumu, no to wszystko odwraca, jak to się mówi, kota ogonem, tak. No to też myślę, że nie ma, znaczy no, wiadomo, ważne są autorytety, ale też trzeba w pewnym sensie uczyć młodzieży no, krytycznego myślenia i samodzielnego myślenia i nie tylko patrzenia rzeczywiście na jakieś aktualne autorytety, no bo też one też, się, te osoby też się mylą autorytety, tak, więc no właśnie. Myślenie i podchodzić do wszystkiego po prostu samodzielnie, no i dużo myślę poznawać i czytać na różne tematy i w ogóle też powinniśmy zrezygnować z takiej nauki ideologicznej też w szkołach historii. W ogóle moim zdaniem za dużo jest takiego monumentalizmu i jeśli uczymy się w ogóle
jakiejś historii, to tylko taki wielki duch, prawda, nacjonalistyczny, jakiś tam wojen, ale nie patrzymy, jakie miał wpływ na przemian na zwykłego człowieka, tak? Czy co się później działo, jak te nacjonalizmy i to, że ktoś chciał na przykład zdobyć kraj sąsiedni, jak to wpływało na zwykłych ludzi i ile było przy tym śmierci ofiar, tak? Nawet widzimy to teraz, prawda, na przykładzie wojny na Ukrainie, gdzie powodowany imperializmem, nacjonalizmem Władimir Putin zaatakował niepodległe państwo Ukrainy. Tutaj jeszcze odnośnie Grzegorza Brauna to dodałbym, tak trochę ironizując, że Grzegorz Braun tak często mówi o tym złym eurokołchozie, bo on używa takiego stwierdzenia o tej złej Unii Europejskiej, o eurokomunizmie, ale to nie przeszkadza mu pójść tam i brać pieniądze, i to sowite pieniądze, bo to nie są małe pieniądze, które otrzymują europosłowie, więc ja bym na miejscu zwolenników Grzegorza Brauna też się zastanowił, no to czy tutaj jest jakaś konsekwencja, czy jednak zwykła hipokryzja, bo to wygląda dosyć śmiesznie. No tak, ideowo rzeczywiście to się trochę gryzie, no bo mówią oni o likwidacji Unii Europejskiej tak jako, że tak powiem, to główne zło w ogóle, to rzeczywiście jak zauważyłeś i można zauważyć rzeczywiście, że w tych swoich audycjach też podkreślę, że Grzegorz Braun w ogóle nie mówi o złym imperializmie rosyjskim, tak, tylko tutaj rzeczywiście mówi, że w ogóle Unia Europejska to jest tym złym imperium, tak, które w ogóle chce połączyć wszystkie kraje w jedno supermocarstwo i odebrać wszystkim tożsamość narodową. No i rzeczywiście to się gryzie z tym, co mówi, no bo rzeczywiście no przecież pensję będzie wypłacaną i też to, nie dość, że to też wkład jakiś do emerytury. Ale no widzisz, no i nie przeszkadza mu to mówić o kochozie i tą pensję jednak pobierać. No ale tak, jak patrzę te komentarze też w internecie, no to widzę, że zwolennicy nawet nie odnoszą się do tego, że będzie miał płacone coś za to, co tam wiadomo, że będzie robił wszystko, żeby było o nim głośno, na pewno nie ciężko pracował jak europoseł. To oni po prostu widzą to, że on tam idzie, żeby rozwalić ten cały system, tak, i to jest jego misja i nieważne, czy będzie to brał te pieniądze, czy nieważne, żeby rozwalił Unię, tak. No wiadomo, że do tego nie dojdzie jeden człowiek, nawet tak fanatycznie jak Grzegorz Braun, nie jest w stanie rozwalić Unii, no nie wszyscy zajmę. No. Już próbował jeden, Janusz Korwin-Mikke, no i skończyło się, że spał w Europarlamencie. Tak, no tutaj tak, też pokazał rzeczywiście, co potrafi, w cudzysłów oczywiście. No tak, też pamiętamy dobrze wystąpienia Janusza Korwin-Mikkego, jak on mówił, co myśli o kobietach i tak dalej. No to rzeczywiście, myślę, Grzegorz Braun jest, no niestety będzie tą, niechybnie tą tradycję kontynuował, tak? Tylko tym razem nie będzie mówił o kobietach, tylko pewnie o społeczności żydowskiej, o społeczności LGBTQ+, no i oczywiście o wszelkich organizacjach, które walczą na rzecz praw człowieka, no będzie mówił, że to jest to tak zwane lewactwo, tak, które niszczy Europę. Tak, no i oczywiście walka z tak zwaną banderyzacją jakąś Polski, wyimaginowane tak. Kwestie, no i tutaj szczucie na Ukraińców. Łukaszu, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Czy jeszcze chciałbyś podsumować, jakoś zaapelować, czy po prostu parę słów powiedzieć na koniec naszej rozmowy, która traktuje o no, takich groźnych zjawiskach, ale może tutaj jednak są jakieś przesłanki, by być optymistą i by powiedzmy no, stwierdzić, że te ruchy skrajne nie są wcale tak silne, jak się być może wydaje. A może jest odwrotnie, a może trzeba właśnie tutaj jeszcze bardziej działać i być może to jest duże zagrożenie potencjalnie. Znaczy ja myślę, że aktualnie jesteśmy na razie w dobrym momencie, bo mimo wszystko trend się w Polsce odwrócił, tak? W sensie takim, że w polskim Sejmie no, Konfederacja tak naprawdę zdobyła jakiś tam ułamek, powiedzmy, jeśli patrząc na pozostałe partie, tak? I rządzi jednak tutaj ugrupowania liberalne, centrowe czy lewicowe, a ugrupowanie, czy to prawicowe, jak PiS jest opozycja, czy skrajnie prawicowe, Konfederacja również, więc tutaj na szczęście w polskim Sejmie to jest, te tendencje się odwróciły i myślę, że to jest dobry moment po to, żebyśmy edukowali tutaj młodzież, rzeczywiście stali się podejmować wszelkie działania edukacyjne, rozmawiać o tym głośno, prowadzić takie programy tutaj jak ten i po prostu mówić o tym, ale też myślę, że wiesz, no trzeba otoczyć to opieką, żebyśmy tego momentu nie przespali, tak, żeby rzeczywiście to się nie rozlało jeszcze bardziej, no bo też nie sama Konfederacja, wiadomo, to trzeba obserwować, ale też mamy dużo ugrupowań, które gdzieś tam działają, tak, też mają jakieś poglądy prorosyjskie, czy jakieś
skrajne, więc no niestety no to wszystko, jak dobrze wiem, nigdy więcej obserwujemy, no i staramy się to nagłaśniać. Ale jak chodzę też na wiele spotkań, wiesz, takich teraz właśnie no, z okazji 20-lecia Unii Europejskiej, spotkałem się z wieloma młodymi ludźmi i widzę, że oni chcą działać w Unii Europejskiej, w ogóle cieszą się z tego, że jesteśmy w Unii, że mogą jeździć do innych krajów, mogą poznawać różne kultury, mogą działać z młodzieżą z wielu państw, więc myślę, że jest nadzieja. To, że tam, że wiesz, zgarniają, że tak powiem, kilka tych procent głosów w Konfederacji, no to jeszcze aż tak nic nie znaczy, musimy na to uważać, ale oczywiście to też w pewnym sensie pewnie to odejdzie, tak, bo to też jest, wiesz, atrakcyjna taka forma, już nie mówiąc o tym Braunie, no bo tutaj jest to jest skrajność skrajności, no ale w Nowej Nadziei, która jest częścią Konfederacji, to też to są trzy skrajnie polityczne partie, no oni oczywiście propagują ten darwinizm społeczny od zera do milionera i to jest atrakcyjne dla młodzieży, no bo wiesz, mówią, że wystarczy chcieć, wstawać rano, pracować ciężko i na pewno będziesz bogaty. Tak? No to jeszcze jest taka, wiesz, wizja dla młodzieży atrakcyjna, no bo każdy w tym wieku, tak powiedzmy, myślę, młody chciałby być bogaty, chciałby, wiesz, jeździć po świecie i tak dalej. Więc... Ale myślę, że to też przejdzie i wiesz, i też w pewnym sensie ludzie młodzi spojrzą szerzej i zobaczą, że to nie jest tak, jak oni to przedstawiają, więc myślę, że jest nadzieja, ale no, tak jak mówię, no musimy uważać, tak, i o tym mówić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Łukasz Jakubowski, współpracownik Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Dziękuję, Łukaszu, za ciekawą rozmowę. Ja też dziękuję.